Badaszewskie inwestycje. Mam parę pytań na temat infrastruktury towarowej, która aktualnie jest rozwijana, co tylko wezmę ściągę z pytaniami. Pierwsze pytanie jest na temat totemów towarowych. Czy będzie rozwijana ten system? Bo jest ich aktualnie parę wzdłuż dróg towarowych. Zobaczymy. Totemy były stawiane w ramach projektu innowacyjnego przy umowie na rozwój zintegrowanego systemu zarządzania ruchem drogowym. To nie był projekt stricte rowerowy. Wykonawcy, którzy startowali w przetargu na zintegrowany system zarządzania ruchem, oferowali rozwiązania takie na przyszłość, pilotażowe, którymi chcieliby się podzielić. Realizowali je na własny koszt. My za te totemy więcej nie płaciliśmy. Jakby sprawdzamy, analizujemy, umowa na zintegrowany system trwa jeszcze 2 lata. Będziemy analizować, na ile wykorzystać to rozwiązanie w latach kolejnych, przy kolejnych umowach. Tak samo jest, jeżeli chodzi o te części, które liczą, na przykład pokazują pogodę. A to już jest zupełnie inna sprawa, tak? Jakby takie liczniki stawialiśmy w ramach projektów rowerowych. W zeszłej perspektywie unijnej realizowaliśmy ścieżki rowerowe przy wsparciu środków unijnych i w ramach budowy ścieżek w kilku miejscach montowaliśmy liczniki rowerowe, widoczne też dla użytkowników. To był ciąg chociażby ulicy Świętokrzyskiej, natomiast praktycznie w każdej infrastrukturze rowerowej budowanej nowym projekcie mamy zaszyte liczniki rowerowe. One nie są w każdym przypadku wyświetlane za pomocą komunikatorów w danym miejscu, natomiast zbierane są do systemu. My zbieramy dane, analizujemy w zakresie ilości przejazdów w kontekście rozbudowy infrastruktury rowerowej, przebudowy istniejącej infrastruktury rowerowej. Dla nas to są bardzo cenne dane. Jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o nawierzchnię dróg towarowych? Czasami ona pozostawia trochę do życzenia. Czy będą jakoś remontowane? One są cały czas remontowane. Przypomnę, że przed 2010 rokiem standardem było tworzenie infrastruktury rowerowej za pomocą zmian w organizacji ruchu robionych przy użyciu farby. Dzielono wtedy chodnik najczęściej na pół. Później przechodziliśmy taką metamorfozę, budowaliśmy ścieżki rowerowe już wydzielone, natomiast kostka była dominującym materiałem przy budowie. Dopiero po 2010 wprowadzono standardy, w wyniku których wykorzystywany jest tylko i wyłącznie asfalt. Standardem jest też budowa wydzielonych dróg rowerowych, by nie łączyć ich z chodnikami. Często są to też pasy rowerowe wydzielane z powierzchni jezdni, więc w tej chwili tej nawierzchni trudniejszej do eksploatacji przez użytkowników, czyli tej nawierzchni z kostki, już nie stosujemy. Wszystko, co po 2010 roku wybudowane, ma nawierzchnię asfaltową, natomiast każdy remont, który jest, też jest z wykorzystaniem już nawierzchni asfaltowych. Odsetek ilości ścieżek rowerowych z innej nawierzchni niż asfaltowa systematycznie spada i w tej chwili to już jest między 20 a 25%. Jakby kolejne projekty, kolejne remonty, więc ten odsetek będzie też spadał jakby w kolejnych latach. Właśnie tutaj chodzi mi o drogę naprawdę wzdłuż wału Międzyszyńskiego na Wawrze. Ona jest właśnie w dosyć kiepskim stanie i właśnie jest chociażby droga rowerowa wzdłuż Rębielińskiej, wzdłuż Trzeskiego, wzdłuż Matki Teresy z Kalkuty. Jakby takich przykładów absolutnie nie brakuje. No też stajemy przed dylematem często, czy budować infrastrukturę rowerową tam, gdzie jej nie ma wcale, czy remontować, tak? Najczęściej wygrywa idea, aby budować jakby w tych miejscach, których nie ma. Dzięki temu mamy drogi rowerowe chociażby wzdłuż ulicy Płaskiej, Powsińskiej, Wiertniczej. To są projekty z ostatnich lat. Natomiast tych remontów też nie brakuje, bo chociażby wzdłuż Alei Ken remontowaliśmy ciąg, który wcześniej był realizowany z kostki brukowanej. Teraz mamy nawierzchnię asfaltową. Wał też jest w naszym zainteresowaniu. Będziemy go remontować, natomiast czy to będzie rok przyszły, czy kolejny, to jeszcze dzisiaj trochę za wcześnie mówić, bo rozwój infrastruktury rowerowej odbywa się w dużej mierze przy wsparciu projektów unijnych, a na ten moment mieliśmy większe możliwości pozyskiwania tych środków poblokowane. Mam nadzieję, że to w najbliższym czasie się zmieni i uruchomi dosyć duże źródło finansowania rozwoju infrastruktury, też rozwoju infrastruktury rozumianej jako remonty.
Właśnie, to w takim razie, gdzie będą nowe drogi dowodowe? Jakieś są najbliższe miejsca, gdzie powstaną nowe trasy? To w tej chwili to już jesteśmy na etapie rozstrzygania przetargu na budowę drogi rowerowej wzdłuż ulicy Marszałkowskiej, od Placu Bankowego do ulicy Królewskiej. Są projekty, które są realizowane, chociażby w ramach budowy, przebudowy ulicy Kondratowicza. Przebudowujemy i remontujemy, to też jest odpowiedź na pana poprzednie pytanie, ciąg dróg rowerowych, też mocno wyeksploatowany, w ciągu ulic Rudnickiego, Perzyńskiego, Podczaszyńskiego na Bielanach. To jest remont, który zaczął się w zeszłym roku, skończy w tym roku. Mamy jeszcze kilka innych projektów do realizacji. W kolejnych miesiącach będziemy ogłaszać przetargi, ale chcielibyśmy też i wzdłuż ulicy Strażackiej, by powstała infrastruktura rowerowa w Rembertowie i w Wawrze, w ciągu ulicy Lucerny czy Patriotów. To są takie miejsca, w których chcielibyśmy wykorzystać środki unijne i realizować drogi dla rowerów. Wspomniał pan tutaj o Kondratowicza. Kiedy jest planowane zakończenie budowy tej ulicy? Tutaj niezmiennie, jak mówimy o drugim kwartale tego roku, środki, które mieliśmy przyznane przez Radę Miasta Stołecznego w Warszawie, były w połowie przeznaczone na rok 2022 i 2023. Rozpoczęliśmy bezpośrednio po zakończeniu budowy metra. Wcześniej jakby te prace nie mogły być prowadzone, ponieważ teren był zajęty na jako teren budowy, miejsca usuwania kolizji. Też część kolizji było usuwanych jakby w cieniu naszej inwestycji, między innymi przebudowa wielkiego ciepłociągu w ciągu ulicy Chodeckiej i Kondratowicza. Te prace musiały być przełożone na zakończenie budowy metra i tak się też zadziało. Większość robót asfaltowych mamy już wykonanych. W tej chwili są nasadzenia, 5 sygnalizacji, które wymagały budowy bądź remontu, też zostały wybudowane, oświetlenia wykonane w 85%, tak więc drugi kwartał tego roku jest jak najbardziej realny, jeśli chodzi o zakończenie tej inwestycji. W tej chwili mamy warunki atmosferyczne takie, które pozwalają prowadzić część prac, natomiast nie wszystkie. Mamy sporo obszaru, które jest już przygotowane pod asfaltowanie czy pod układanie nawierzchni mineralnej, natomiast jakby warunki atmosferyczne są takie, że akurat ani asfaltowania, ani układania nawierzchni mineralnej nie możemy jeszcze przeprowadzić, ale myślę, że w drugiej połowie marca, być może na początku kwietnia, jakby ten postęp będzie bardzo widoczny, bo w tych miejscach, które przygotowywaliśmy w okresie późnej jesieni i zimy, będziemy mogli w końcu położyć nawierzchnię i będzie pozytywny odbiór mieszkańców, bo te prace, które w tej chwili mocno postępowały, ale były mniej widoczne przez to, że nie były kończone, one w tym ostatnim aspekcie ułożenia warstwy asfaltowej są dokończone i będzie takie poczucie jakby pokończenia pewnych obszarów. Jeszcze pytanie na temat placu Trzech Krzyży, tutaj obok nas akurat sztukowany. Jak tam wygląda sytuacja i kiedy możemy się spodziewać oddania do użytku właśnie tych nowych dróg rowerowych, które są tam budowane? No to jest przykład placu Trzech Krzyży, to też jest przykład tworzenia infrastruktury rowerowej, choć jakby inwestycja ma trochę inne podłoże. Tam stan techniczny przede wszystkim układu drogowego jakby zmuszał nas do przeprowadzenia remontu. Nie chcieliśmy tego remontu przeprowadzić w takim klasycznym 1:1. Stąd jakby więcej zieleni, stąd infrastruktura rowerowa. W zeszłym roku po odkryciach nawierzchni brukowej musieliśmy zmienić technologię, musieliśmy zakres remontu zmienić. Pracujemy, w tej chwili mamy wykonaną jezdnię na placu po stronie wschodniej. Będziemy, jak tylko warunki atmosferyczne już pozwolą, prowadzić pracę w sposób ciągły, bo w odróżnieniu od Kondratowicza to jednak remont na placu Trzech Krzyży jest uciążliwy dla mieszkańców i dla kierowców. Tutaj chcemy mieć pewność, że w momencie, kiedy wykonawca przejdzie i zamknie drugą jezdnię, no to ta praca będzie postępować dosyć dynamicznie, a te warunki atmosferyczne dzisiaj, one pozwalają na prowadzenie pracy, ale one jednak są, te prace są urwane, są dni, w których jest tak duża wilgotność po opadach, że większość prac się nie da prowadzić. Zakładamy, że gdzieś w okolicach wakacji będziemy kończyć ten projekt, natomiast no, on będzie realizowany etapowo.
tak, by cały czas Plac Trzech Krzyży był dostępny dla użytkowników, natomiast gdzieś w okolicach długiego weekendu majowego będziemy widzieć już pierwsze takie skończone efekty naszej pracy. Jeszcze pytanie na temat frezowań, które były robione w poprzednim roku, weekendowych. Czy w tym roku też będą się... Absolutnie, to jakby nie ma takiego roku, w którym frezowań by nie było. Mamy blisko 30 milionów na ten rok. Przed nami w przyszłym tygodniu kolejna sesja budżetowa. Liczymy, że też będziemy mieli kolejne środki na kolejne działania. No mamy w tej chwili przetarg ogłoszony na asfaltowanie jezdni, na wymianę asfaltów w ciągu ulicy Perzyńskiego, Rudnickiego, Podczaszyńskiego. Mówiłem o tym ciągu ulic w kontekście budowy dróg rowerowych. One tam się toczą, wymuszają zmianę geometrii. Przez wiele lat nie realizowaliśmy robót asfaltowych, dlatego że właśnie wiedzieliśmy, że po budowie drogi dla rowerów zmieni się geometria tych ulic. To już się w tej chwili dzieje. Chcemy wymienić nawierzchnię na tym ciągu ulic. Kilkanaście milionów złotych mamy na ten cel zabudżetowane. Na pewno będziemy remontować ulicę Zajęczą. Tutaj też będziemy kładli nowy asfalt. Rondo zgrupowania AK Radosław i kawałek Jana Pawła czy Bronisława Czecha. To są już projekty, na które albo szukamy wykonawców, albo mamy podpisane umowy. Kolejne frezowania będą przed nami w ramach kolejnych projektów. Oczywiście jakby w tych projektach, o których rozmawialiśmy, czy Kondratowicza, czy Plac Trzech Krzyży, to tutaj pojawi się też nowy asfalt i też trzeba te remonty zakwalifikować jako remonty związane z wymianą nawierzchni jezdni. Na koniec pytanie na temat dla zesłańców syberyjskich. Tam aktualnie jest problem rowerowy, jest faktycznie rowerowy teleporter, ponieważ są schody. Czy tam planowane jest coś do realizacji? Jest. My już temat absolutnie znany. W poprzedniej perspektywie unijnej, w której wydaliśmy ponad 100 milionów złotych na infrastrukturę rowerową, mieliśmy ten projekt na liście rezerwowej. To jest teleport, a likwidacja tego teleportu to są koszty i to są koszty na 7 lat temu wyceniane na blisko 20 milionów złotych. To trzeba jasno powiedzieć, tak? I nie chodzi o budowę 300 czy 400 metrów ścieżki rowerowej, tylko przebudowę całego skrzyżowania. My do tego miejsca na pewno wrócimy, ale musimy znaleźć jakieś dodatkowe źródło finansowania, bo w tej chwili są miejsca, które jak bardziej wymagają naszej interwencji i za 20 milionów naprawdę można dużo infrastruktury rowerowej wybudować, a tutaj w zasadzie 20 milionów to jest rozwiązanie tylko i wyłącznie jednego miejsca, nie ujmując jakby problemowi, tak, który tam jest, bo on jest absolutnie duży. Już tak na koniec, pytanie na temat Puławskiej, tam został ostatnio wyznaczony nowy buspas, jednakże często samochody osobowe jeżdżą cały czas po nimi, blokują autobusy, czy jest planowane, by coś z tym zrobić? No to jest absolutnie hasło dla Policji Straży Miejskiej, tak, zarówno Zarząd Dróg Miejskich, jak i Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym jakby nie są podmiotami, które mają uprawnienia do kontroli zachowań kierowców. Te są przypisane do Policji i do Straży Miejskiej i to do nich trzeba kierować pytanie. My absolutnie potępiamy takie zachowanie, po to są wprowadzane takie organizacje ruchu, by kierowcy je przestrzegali, a służby mundurowe są od tego, by pilnować, jeśli te organizacje ruchu nie są przestrzegane przez kierowców. Dziękuję bardzo.